to jedna z pierwszych. Tak. O, jest drugi wózeczek. To jest też element, który wymyśliliśmy z Andrzejem, że meble są takie w tej sztuce. Dobrze? Dobra? No to tam dziewuszki, ciach. Oszczędzaj połowę, kup 4, zapłać mniej wartości produktów. Dana, nie panikuj! Nie masz wnuka! No, chyba, że ukrywasz przede mną jakieś artefakty. Ale skąd? A co to właściwie są te artefakty? Artefakty? To jest takie coś, co wypadło mamutowi z dupy. To kto do mnie dzwonił? Mamut! Jaki mamut? Oszust, niemoto. Zwykły, pospolity oszust. Bożena, ty mi powiedz, bo ja zaraz zwariuję. Czy ja na taką naiwną wyglądam, że byle cham może tutaj do mnie bezcelnie dzwonić i wtręcać mnie w swoje bezecne świństwa? 36,50 na promocji wydałam za ten telefon. Niestety, Dana, jesteś naiwna. A, dziękuję, dziękuję. Ha, jaśnie, oświecona, przepraszam, rozwiedziona Bożenna Supoćko. Uważa mnie za idiotkę po tylu latach przyjaźniku. Ja nie uważam, że jesteś idiotką, tylko że nią po prostu bywasz. No, bo. Żadne no bo. Tak naprawdę to ja ci życie uratowałam, ciamajdo. Sugerujesz, że ten oszust to może być również morderca? A masz pewność, że nie? To może być oszust, morderca, jak i gwałciciel. 3 w jednym. Gwałciciel? Myślisz, że on chciałby mnie jeszcze dodatkowo seksualnie wykorzystać, tak po prostu za moje pieniądze? Przecież my się nawet jeszcze nie znamy. Nie, no ja wyjeżdżam. Gdzie? Tam. No dobrze, bardzo dziękuję. Ach, wiesz, Mieciu, my tu obstawialiśmy, że ty może oszustem jesteś, włamywaczem, a ja tak po cichu myślałam, że może pofurczysz pod tężnią. Że co? Że ty może gwałcicielem jesteś jakimś? Ja? Gwałcicielem? Nigdy! Oj, szkoda, Mieciu, szkoda. Ale jak trzeba... to mogę być? Oj, trzeba, Mieciu, trzeba. Danusiu. Mieciu. Bardzo dziękuję, dziękuję.